Do dwóch dramatycznych zdarzeń doszło w poniedziałkowy poranek na drogach Suwalszczyzny. Pierwsze z nich okazało się mieć tragiczny finał. Życie w wypadku straciła zaledwie 15-letnia dziewczyna. Jak podkreślają policjanci, tragedia zdarzyła się na przejściu dla pieszych z sygnalizatorem świetlnym. Przejście znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły podstawowej w Sztabinie. Funkcjonariusze poinformowali, że wstępne badanie potwierdziło, iż kierowca ciężarówki, obywatel Białorusi, był trzeźwy. Niedługo po tym tragicznym zdarzeniu do suwalskiej policji trafiło zawiadomienie o drugim wypadku, tym razem na drodze wojewódzkiej wiodącej z Suwałk do Filipowa. Kierujący samochodem osobowym Audi podczas manewru wyprzedzania poprzedzającej go ciężarówki zderzył się czołowo z busem. Do szpitala trafiły trzy osoby: kierowca Audi i pasażerka tego samochodu oraz kierowca busa marki Mercedes. Służby prasowe policji poinformowały, że kierowca Audi według wstępnego badania alkomatem był trzeźwy.